Dziś 28 grudnia, czwarty dzień oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego, a także święto świętych młodzianków, pierwszych męczenników. Dzisiaj Pan Bóg daje nam w czasie liturgii słowa, jako pierwsze czytanie, pierwszy list świętego Jana Apostoła. Słyszymy tam fragment, który rozpoczyna się w pierwszym rozdziale, piątym wersecie, a kończy w drugim rozdziale, drugi werset. Słyszymy tam, o kontraście między światłością a ciemnością. Widzimy, że Jezus jest światłością, która przychodzi do każdego człowieka, do jego ciemności, a każdy człowiek na swoje nieszczęście doświadcza różnych ciemności: ciemności grzechu, ciemności słabości, ciemności różnych trudów. Święty Jan podkreśla, że to dotyczy każdego człowieka: że jeżeli ktoś mówi, że nie ma grzechów, to sam siebie oszukuje. To nie ma w nim miłości Pana Boga, ale Pan Bóg nie zostawia nas w ciemnościach. Przychodzi w swoim Synu Jezusie Chrystusie po to, aby ten wybawił nas z ciemności grzechu, śmierci, z ciemności beznadziei, że on jest naszym rzecznikiem u Ojca, że Jezus jest naprawdę, rzeczywiście po naszej stronie. To też jest treść świąt Bożego Narodzenia, że Bóg stał się człowiekiem po to, aby nas zbawić. Że to dla nas, dla Ciebie Bóg stał się człowiekiem. Święty Augustyn mocno to podkreśla: Przebudź się człowiecze, dla Ciebie Bóg stał się człowiekiem. Zachęcam, żeby rozważając dzisiejszą liturgię słowa, rozważając dzisiejsze pierwsze czytanie z pierwszego listu świętego Jana, zastanowić się po pierwsze, jakie są moje ciemności, co jest moim grzechem, co utrudnia mi wyjście na światło. Po drugie, aby zobaczyć, jak Pan Bóg uwalnia mnie z moich grzechów, aby zastanowić się, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób to już się działo w moim życiu, abym zobaczył historię swojego życia, historię wchodzenia Bożego światła w moje ciemności. I po trzecie, żeby zastanowić się, żeby zapytać Pana Boga, w jaki on jeszcze sposób wchodzi ze światłem w moje życie i żeby za to doświadczenie, oświecenia. Mojego życia przez Boże Światło, przez światło przychodzącego Jezusa Chrystusa podziękować. Dziękowanie zawsze nas otwiera na doświadczenie miłości Pana Boga, na jeszcze większe otwarcie się na to, abyśmy żyli nie w ciemnościach, ale w świetle bo do tego każdy z nas jest powołany. Na drogę spotkania z Bożym Słowem, na drogę spotkania ze światłem, które będzie oświecało wszystkie nasze ciemności. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Udanej modlitwy.